Dzień dobry, oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium dostępne w sieci kablowej Imperium Telekom. W tym wydaniu czy rodzice sześciolatków mają się czego obawiać o kolejnym objeździe i wyjątkowych urodzinach. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Jutro o godzinie 8 ulica Kujawska zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania ulic Kujawskiej i Panewnickiej do skrzyżowania ulic Kujawskiej, Marii Skłodowskiej-Curie i Łużyckiej. Wjazd na ulicę Kujawską będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów KZK-GOP. Objazd dla kierowców zostanie wytyczony ulicami Panewnicką, Akademicką oraz Marii Skłodowskiej-Curie. Zamknięcie ulicy jest związane z planowaną wycinką drzew. Zakończenie prac przewidziano na 29 lutego. Dwie Gliwiczanki, pani Eleonora Sikora i Jadwiga Kruczkowska, kilka dni temu świętowały niezwykłe, bo setne urodziny. Solenizantkom życzymy wielu lat życia w jak najlepszym zdrowiu i otoczeniu rodziny. Pierwsza z nich, Eleonora Sikora, urodziła się 12 lutego 1916 roku w Drożykowej koło Szczekocin. Pani Eleonora urodziła dwójkę dzieci, córkę i syna. Obecnie cieszy się miłością już całkiem sporej rodziny, wnuków, prawnuków i praprawnuków. Jej hobby to ogród i kwiaty, które nadal uprawia. Jest zawsze pogodna i uśmiechnięta. Z pewnością to jest jej recepta na długowieczność. Druga solenizantka, pani Jadwiga Kruczkowska, urodziła się 16 lutego 1916 roku w Zabrzu. Do Gliwic przeprowadziła się w 1947 roku i osiadła na stałe. Dopóki nie ukończyła 90 lat, uwielbiała spędzać wolne chwile na robótkach ręcznych, haftowaniu i wyszywaniu. Była też wielką miłośniczką gliwickiej operetki. O feriach, ale także o pracy rozmawiali dziś podczas studia prasowego jego uczestnicy. Poza rozmowami o tym, co robić podczas ferii w naszym mieście, debatowano także o sześciolatkach i ich przyszłości. Sprawę wyjaśniła Krystyna Sowa, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Na okładce drzewa przygrywają z inwestycjami. Chodzi o to, że wokół hali Gliwice trwa wielka wycinka drzew. Oczywiście wszystko to związane z tym, co się będzie działo już za kilkanaście miesięcy właśnie tam. Ale ten problem drzew nie dotyczy tylko tego miejsca, dotyczy także na przykład Parku Szwajcaria. Także to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Na kolejnej stronie zmiany w Mzuku, będą zmiany na przykład na placu Piłsudskiego, powstaną także nowe siłownie na świeżym powietrzu, o tym szerzej mówiła pani Marzena Sosnowska w ubiegłym tygodniu. Poniżej artykuł statystyczny, wynika z niego, że Gliwiczan jest prawie 180 tysięcy. Taką ciekawostką jest to, że najstarszą Gliwiczanką, najstarszym Gliwiczaninem jest kobieta, która ma 110 lat. Teraz może się zatrzymajmy przy tym temacie. Pani Krystyna Sowa reprezentuje tutaj Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. No i tutaj pytanie do pani, czy rodzice sześciolatków mają się w Gliwicach o co obawiać? Czy obawiać? Nie wiem. Na pewno muszą podejmować decyzje. I to jest ten bardzo trudny czas, kiedy te decyzje podejmują. To jest zarówno ważne dla przedszkoli, gdzie mogą się zwolnić miejsca dla trzylatków, ale nie muszą. I ważne dla szkół, które nie wiedzą jeszcze w tej chwili, ile będą miały oddziałów klas pierwszych. To wszystko się toczy. Myślę, że w kwietniu będzie można porozmawiać o tym, jak wygląda ta sytuacja. Dziś jeszcze jest za wcześnie. Teraz, drodzy Państwo, sprawdziliśmy, jak Gliwiczanie spędzali i spędzają ferie. Zobaczmy materiał. Cześć chłopaki, jak spędzacie ferie? No to normalnie. To znaczy jak? W sensie w domu i na dworze. Pamiętacie Państwo swoje ferie, jak spędzaliście? O, to dawno było. A co się wtedy robiło? No na ferie wiadomo. Dużo się spało. Chodziło się na spacery, do restauracji. Ferie mijają atrakcyjnie, aczkolwiek jaki będzie udział, będziemy wiedzieć, jak się zakończą. Atrakcyjnie dlatego, że są bardzo różnorodne i dlatego, że angażują się w to wszystkie instytucje miejskie, które mają taką działalność, która sprzyja ofercie feryjnej. To jest i Młodzieżowy Dom Kultury, to jest Miejska Biblioteka Publiczna, to jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, to jest Muzeum, to jest Kino Amok,
To są wszystkie te instytucje, które coś mogą dać, ale to są także szkoły, które cicho i bez specjalnej ekspozycji organizują zajęcia w czasie ferii u siebie, na terenie placówek. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Wyniki naszej codziennej pracy można oglądać także w internecie na tvimperium.pl. Zapraszamy również na nasz facebookowy profil. Po wiadomościach sport zapraszam w imieniu Dawida Rymisza, a później prognoza pogody na piątek. Dziękuję za dziś i życzę udanego popołudnia. Dzień dobry, Dawid Rymisz. Zapraszam na informacje sportowe. Już jutro o 20:30 kolejne spotkanie rozegra Piast Gliwice. Niebiesko-czerwoni na własnym stadionie zmierzą się z Pogonią Szczecin. Będzie to bardzo ważne spotkanie. Piastunki tydzień temu zaledwie zremisowały z niżej notowanym Górnikiem Łęczną. Reszta drużyn z czołówki wygrała swoje spotkania. Przewaga Piasta nad Legią Warszawa wynosi już zaledwie 3 punkty. Patryk, za Wami pierwszy mecz z Górnikiem Łęczną, zakończony remisem. Czy Ty ten początek rundy wiosennej możesz nazwać falstartem, czy to jest jednak zbyt duże słowo, że falstart? No tak nie, czemu falstart? Po prostu, nie wiem, punkt z wjazdu się liczy, jak nasze oczekiwania byli większe, po prostu chcieliśmy w Lęcznie wygrać, ale ten mecz nie był z naszej strony taki, jak to wyglądało może na jesień, ale jak powiedziałem, no punkt z wjazdu się liczy i teraz po prostu musimy piątek punktować na pełno. Wierzysz wszystko, co możliwe na temat Pogoni? Zgadza się, no. Jesteśmy profesjonalistami i do każdego meczu musimy być przygotowani w 100%, więc wiem, jakie mają silne strony, wiem, jakie mają słabe strony i mam nadzieję, że ja i drużyna pokażemy, że my mamy silne strony i ukujemy Pogoń. Pogoń ma dobrą drużynę, po prostu też pokazali to teraz, też w pierwszym meczu, jak przegrywali u siebie u 0-2, po prostu to wywalczyli. I walczyć będą też pewnie i u nas, czyli będzie to dla nas ciężki mecz, ale no musimy ho dowieść do wygranej. Jesteś pod wrażeniem ostatniego meczu Legii? Może pod wrażeniem zdobyczy bramkowych, może nie jakoś bardzo, ale na pewno tempo było dobre i jak na luty, jak na okres, po okresie przygotowawczym, no to na pewno tempo tego meczu było bardzo wysokie i mam nadzieję, że my również takie tempo narzucimy. Czujemy to, że się do nas tabeli przybliżyli wszyscy, czyli my to musimy piątek też pokazać, że nie będziemy po prostu tylko doganiani, ale my też chcemy ten odstęp może zwiększyć, a piątek jest na to idealna przyłożytość. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia.